Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Wykład Ziuka. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to Ziukiem zwali Piłsudskiego najbliżsi, a Mścisław, Mieczysław i towarzysz Wiktor to podziemne PPS-owskie pseudonimy Józefa Piłsudskiego. I dziś w audycji typu Archeo zacytuję wybrane przeze mnie fragmenty wspomnień Ziuka dotyczące organizacji bojowej. Po ostatniej audycji aż się o to prosiło. Jakby nie patrzeć, stanowią zarówno dowód z epoki, jak i nieco inny punkt widzenia niż przedstawiony przeze mnie ostatnio dzięki wspomnieniom bojowca organizacji bojowej PPS Stanisława Hempla, pseudonimy Pankracy, Rafał, Józef i Izydor. A pomimo odmiennego spojrzenia na organizację bojową PPS, to jednak wykłady Mścisława uzupełniają wspaniale wspomnienia Hempla. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś poprzedniego odcinka podcastu, to serdecznie zapraszam na OSS Okiem Służb Specjalnych 028 Ślad Bojowca. Wytłumaczyłem w tamtej audycji, co wspólnego z polskimi służbami specjalnymi ma ta cała organizacja bojowa. Zaś o powiązaniach z wywiadem japońskim w czasie wojny mandżurskiej opowiedziałem w odcinku 026 Japońska Konspira. Dlaczego akurat ja o tym mówię? Opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie. A niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich, czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I już tłumaczę, skąd tytuł tego właśnie odcinka. Jeśli wysłuchałeś ostatnią audycję podcastu, to zapewne pamiętasz, iż w trakcie kursów instruktorskich w krakowskich szkołach bojowych towarzysz Mścisław, czyli Piłsudski, prowadził cykle wykładów o historii oraz idei organizacji bojowej. I streszczenie tych wykładów, wygłoszonych przez Piłsudskiego w lipcu 1910 roku w szkole centralnej PPS w Krakowie, zachowało się do dnia dzisiejszego. Opracowanie to znane jest pod tytułem Historia organizacji bojowej PPS. Praca ta została opublikowana bezimiennie jako wydawnictwo partyjne pod postacią maszynopisu w 1910 oraz 1914 roku. Powstała z notatek kursantów, a w 1937 roku została udostępniona ogółowi w tomie trzecim pism zbiorowych Józefa Piłsudskiego. Myślę, że materiał, który przedstawiłem Ci w ostatnich odcinkach podcastu OSS, szczególnie w ostatnim, wystarczająco pokazał, że Piłsudski nie był ani założycielem organizacji bojowej, ani też nigdy cała organizacja nie była pod jakimś szczególnym jego wpływem, może poza centralną bojówką. A w pierwszym okresie działalności organizacji Piłsudski w ogóle nie miał na nią żadnego wpływu. Jego działalność wówczas ograniczała się do wydawania prasy partyjnej i rozwijania przez nią idei przemocy wobec Imperium Cara, co oczywiście wpłynęło na rozwój PPS-owskiego terroryzmu. Warto jednak pamiętać, iż działalność terrorystyczna PPS nigdy nie była zgodna z linią Józefa Piłsudskiego. Gdy zdobył jakiś wpływ na jej kształtowanie, to i tak PPS-owska działalność bojowa w żadnym stopniu nie przypominała powstańczych koncepcji Piłsudskiego. I co istotne, pomimo stworzenia jednej organizacji bojowej, to jednak przez cały okres czasu mieliśmy do czynienia z działalnością terrorystyczną wielu różnych,
względnie niezależnych od siebie bojówek. Zaś po rozłamie w PPS, to nie organizacja bojowa stworzyła PPS frakcją rewolucyjną, czyli partię Piłsudskiego, lecz niewielka część jego zwolenników w PPS i w dawnej centralnej bojówce. Sama zaś organizacja bojowa pozostała w PPS, choć starano się ograniczyć jej działalność choćby poprzez przekształcanie w milicję robotniczą. Sama organizacja bojowa nie powstała od razu jako dojrzała struktura o ściśle określonej strategii, taktyce i sztuce operacyjnej. Zmieniała ona bardzo często nazwę, co było odzwierciedleniem walk koncepcyjnych w łonie kierownictwa PPS, konfrontowanym z silnie artykułowanymi potrzebami tzw. linii, czyli rzesz chłopsko-rzemieślniczo-robotniczo-inteligencko-ziemiańskich, dążących do akcji zbrojnej. Zaczęło się od idei stosowania terroru na sposób eserowski, rosyjski, czyli znanej ci już z pierwszych audycji OSS okiem służb specjalnych organizacji bojowej Jewno Fiszelewicza Azefa. Chodzi o akcje indywidualne na przedstawicieli władzy. Poprzez walki miejskie na barykadach, czyli już rewolucyjne, aż do walk tyralierą w polu, co oznacza przygotowywanie się do walki w ramach nieokreślonej jeszcze wojskowej siły zbrojnej. Tak to zresztą zostało przedstawione w przywołanych ostatnio wspomnieniach bojowca organizacji bojowej PPS. Same nazewnictwo, a i struktury organizacyjne zmieniały się następująco. Od kwietnia 1904 do lutego 1905 roku funkcjonowały koła bojowe samoobrony robotniczej. Od lutego do października 1905 była to organizacja spiskowo-bojowa. Od listopada 1905 do czerwca 1906 roku jednocześnie istniała organizacja techniczno-bojowa oraz centralna bojówka organizacji bojowej. Zaś od czerwca do listopada 1906 roku zjednoczona organizacja bojowa. Do tego należy wziąć pod uwagę także działalność bojowców PPS frakcji rewolucyjnej, czyli tzw. fraków Piłsudskiego oraz milicji partyjnej PPS Lewicy. Ponieważ polityka i rozwój ideologii nie są tematem przewodnim OSS okiem służb specjalnych, to pominę całkowicie walki frakcyjne w łonie PPS. Nas interesuje aspekt bojowo-wywiadowczy organizacji bojowej. Dla nas interesujące jest to, że na początku struktura organizacyjna obejmowała tworzenie piątek dla działań terrorystycznych, a po rozpoczęciu sprawy wieczorowej, czyli pracy informacyjnej, jak nazywano wówczas wywiad, spowodowało wprowadzenie szóstek. Ów szósty bojowiec w takim oddziale to wywiadowca, pracujący zarówno na kierunku strategicznym, na przykład na rzecz wywiadu japońskiego podczas wojny mandżurskiej, jak i taktycznym. Chodzi o rozpoznanie pola walki przyszłych akcji bojowej danej szóstki. Zaś sami bojowcy nie są dla nas dzisiaj całkowicie ludźmi anonimowymi. Jerzy Pająk ustalił tożsamość 7631 bojowców, które ujął w formie tabelarycznej w bardzo ważnej pracy pod tytułem Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904-1911, wydanej w 1985 roku. I taka ciekawostka. Najliczniejszą grupę bojowców, połowę, stanowiły osoby w wieku pomiędzy 21 a 28 lat. Kolejną reprezentowali 17 i 18-latkowie, około 11%. Reszta, czyli jakieś 32%, to ludzie starsi niż 29 lat, a także ci w wieku 20-21 lat, których było jakieś 7%. Najliczniejszą zaś grupę stanowili chłopi, a dopiero później mieszczanie, czyli rzemieślnicy, zaś na trzecim miejscu robotnicy. 1758 bojowców. Poza tym ziemianie i inteligenci. I to już było tylko 680 osób. Czyli osób o pochodzeniu robotniczo-rzemieślniczo-chłopskim było niemal 92%, a inteligencję reprezentowało dalsze 8%. Takie dane ukazują nam nieco inny obraz organizacji bojowej niż oficjalna narracja historyczna, prawda? Przejdźmy wobec tego do tytułowych notatek kursantów z wykładów Ziuka. Bojówka
jest pierwszą próbą socjalistów polskich wprowadzania do działalności i taktyki czynnika siły fizycznej. W Polsce, która nie posiadała własnej armii, o wojnie nie myślano wcale. Wyobrażano ją sobie powszechnie w postaci reminiscencji. U części socjalistów występowała ona w postaci niejasnych pragnień, mglistego poczucia, że dla socjalistów polskich nie ma innego wyjścia poza walką zbrojną. Pierwszymi próbami w kierunku wskrzeszenia idei walki fizycznej były artykuły w Przedświcie 1900-1901 o walce zbrojnej. Zupełnie wyjątkowymi wypadkami stosowania siły fizycznej były fakty zabicia szpiegów w Warszawie, Częstochowie i Zagłębiu. Rok 1900. Wypadki te płynęły jednak nie ze świadomej dążności partii. Były one wynikiem chwilowego wzrostu sił organizacji, napływu do partii większej liczby robotników, posiadających znaczniejsze napięcie temperamentu. Świadomość konieczności używania siły fizycznej nie grała tu żadnej roli. Nie było też żadnej broni specjalnej. Posługiwano się nożem jako narzędziem powszechnie używanym. Terror wydawał się ogółowi jedynym dającym się pomyśleć systemem walki fizycznej z wrogiem. Widoczny był tu wpływ Rosji. Rozumiano wprawdzie, że nie da on zwycięstwa, ale nie umiano sobie wyobrazić żadnej innej formy walki. Całe społeczeństwo, wychowane w tradycjach pokojowych i padające plackiem wobec siły techniczno-wojskowej wroga, spotkało wojnę rosyjsko-japońską jako zupełną niespodziankę. W społeczeństwie panowały teoryjki o niemożliwości wojny ze względów finansowych i wprost technicznych. Zdawało się, że państwa toczące wojnę nie wytrzymają jej finansowo. Z drugiej znowuż strony wydawało się, że skutkiem wynalazków i udoskonaleń technicznych dwie armie zniszczą się wzajemnie. I wbrew tym przypuszczeniom, wojna wybuchła i państwa ją toczące, choć z wielkim trudem, wytrzymały ją finansowo. W takich warunkach zjawiła się pierwsza bojówka, zupełnie niepodobna do następnych. Byli to ludzie wybrani z dzielnic i organizacji fabrycznych, pozostający w rozporządzeniu partii. Zasada rozporządzalności została tu podniesiona na wyższy stopień. Za uzbrojenie służyły laski. Na bojowców włożono obowiązek stawiania się w pewnym punkcie na żądanie organizacji, odbywały się drobne manifestacje. Po fajrancie kupka ludzi wyskakiwała na ulicę, rozwijała czerwony sztandarek i zanim zjawiła się policja po 4-5 minutach, rozpraszała się. Drobne te manifestacje 1904 roku dopomogły partii do opanowania nastroju tłumu ulicznego Warszawy. Pierwszą fazę bojówki cechuje spotęgowanie zasady rozporządzalności i ścisły związek z resztą organizacji. Ale o stosowaniu siły fizycznej jeszcze nie ma mowy. Tymczasem wypadki się rozwijały. Otoczenie partii domagało się wzmocnienia temperamentu i spotęgowania wystąpień na zewnątrz. Toparcie z boków i z dołu wywołało u kierowników partii dążność zmusu do bardziej ostrych środków walki. Padły pierwsze strzały podczas mobilizacji dokonanej w Królestwie wbrew powszechnym nadziejom. Ogół sądził, że rząd nie odważy się przeprowadzić u nas mobilizacji. Tymczasem stało się inaczej. Mobilizacja została dokonana na południu Królestwa oraz po części w Płockim. Odpowiedzią na mobilizację były manifestacje zbrojne we Warszawie, Radomiu i Częstochowie. Były one nieudolne, reprezentowały mało elementy siły, ale dużo naiwności, bardziej liczyły na zapał i poświęcenie niż na siłę. Grzybów 13 listopada 1904 roku był punktem zwrotnym. Po nim następuje szybkie wprowadzanie środków rewolucyjnych do taktyki PPS. Organizuje się druga bojówka już o celach terrorystycznych. Składała się z luźnych grupek ludzi. Zasada rozporządzalności została utrzymana. Jednocześnie zaszło rozluźnienie stosunku do reszty partii. Bojówka ta była używana do wykonywania zadań praktycznych. Według jednego poglądu bojówka powinna być narzędziem walki natychmiastowej. Narzędziem przyczepionym do istniejących organizacji lokalnych i załatwiającym ich potrzeby, a nie scentralizowaną siłą w rozporządzeniu partii jej organów
centralnych. Pogląd ten wyznawała lewica. Według niej bojówka powinna stać się natychmiast armią z siłami, jakie ma obecnie. Powinna była przestać myśleć o scentralizowanej sile fizycznej, rzuconej na szalę wypadków w chwili decydującej. Powinna była zużytkować swe siły na drobne rzeczy bieżące. Drugi kierunek chciał z organizacji bojowej uczynić kadry stałe, w które można by wciągnąć lud zrewolucjonizowany podczas wybuchu walki. Zwyciężył jednak kierunek lewicowy. Brak jednolitego programu kształcenia i przygotowania do walki ciążył na bojowcach, którzy różnili się od innych członków partii tylko nazwą bojowcy, nie zaś wyszkoleniem i przygotowaniem. W rezultacie pociągało to za sobą zrażenie się i demoralizację ludzi. Poznaliśmy więc dotychczas dwa okresy rozwoju bojówki. W pierwszym wzmacnia się stan rozporządzalności przy ścisłym związaniu z resztą organizacji. W drugim występuje proces oddzielania się, wyodrębniania się organizacji bojowej z reszty organizacji. Dzięki nadzwyczajnemu zbiegowi okoliczności wypadkowych, które przyczyniły się do osłabienia kierunku lewicowego w organizacji bojowej i dzięki zupełnej nieudolności i bezradności przedstawicieli kierunku lewicowego, którzy nie potrafili stworzyć nawet takiej armii, jakiej potrzebowali. Dzięki temu kierownictwo organizacji bojowej przeszło do rąk ich przeciwników. Ci dążyli do stworzenia kadr silnych spoistością wewnętrzną, solidarnością. Dla osiągnięcia tego celu postanowiono wytworzyć jednolitą metodę kształcenia bojowców na przestrzeni całego kraju. Ta jednolitość miała być przeciwstawiona poprzedniej przypadkowości. Tymi to względami kierowali się organizatorzy pierwszych szkół bojowych. Miano na celu trzy zadania. Stworzenie kadr nielicznych, ale silnych spoistością wewnętrzną. Przeprowadzenie bojowców przez ujednostajnione wyszkolenie i rozmieszczenie bojowców na całej przestrzeni kraju, poczynając od tych punktów, gdzie organizacja ogólnopartyjna była zbyt słaba dla uniknięcia skutków wrogiego nastroju lewicy. W organizacji bojowej panowało ostre niezadowolenie z wydziału za niedopuszczanie do wystąpień bojówki na zewnątrz. Wydział rozumiał, że niemożliwą jest robienie rewolucji z 500-600 zorganizowanych bojowców, do których przyłączyłoby się jeszcze parę tysięcy ludzi. I tylko wybiegami dyplomatycznymi wydział odwlekał sprawę wystąpień, do których parła i sama organizacja bojowa i cała partia u dołu. To stanowisko ułatwiła wydziałowi Rada Partyjna, czerwiec 1905, która zażądała od organizacji bojowej zniesienia jej centralizacji i oddania poszczególnych organizacji bojowych pod komendę organizacji lokalnych partii w celu utworzenia armii rozpuszczonej w otoczeniu niebojowym. Sprawę tę poddano pod obrady konferencji bojowej, czerwiec 1905, która odrzuciła obydwie drogi, tak rady, jak i wydziału. Wybrała natomiast pośrednią, drogę tworzenia armii scentralizowanej, nie rozpływającej się w organizacjach lokalnych, ale zaraz idącej do boju, bez względu na ilość sił, aby pociągnąć lud przykładem i pchnąć go do rewolucji. W walce rozpoczętej przez organizację bojową ściśle był stosowany system grupowy. Organizacja składała się z grup, piątki, a potem szóstki, stałych, nierozwiązujących się, występujących zawsze w tym samym składzie. Nawet do przedsięwzięć mniejszych, gdzie potrzeba była jednego lub dwóch ludzi, szła zawsze grupa. Ta wojna grupowa mogła się utrzymać tylko przez kilka miesięcy. Już od listopada 1906 musiała przybrać inne formy. Okres walki grupowej dał absolutne zwycięstwo nad policją i żandarmerią, które musiały usunąć się zupełnie, ustępując pełnienie swych funkcji wojsku. Policja i żandarmeria zachowały tylko kierownictwo. Wojsko zostało rozsypane po całym kraju, po miasteczkach, wsiach i fabrykach. Pociągnęło to za sobą dwa skutki.
Wojsko, przeciążone pracą policyjną, zdemoralizowało się i traciło sprawność militarną oraz pewność siebie. Z drugiej strony zbliżyło się ono z ludnością, weszło w jej życie. Przestało być dla ludności czymś tajemniczym. Kulminacyjnym punktem rozwoju organizacji bojowej były Krwawa Środa i Rogów. Były to ostatnie przebłyski na wpół planowanej walki. Potem następuje okres walki dorywczej, przypadkowej, okres cofania się. Pogrom w Siedlcach, stanowiący odpowiedź na Krwawą Środę, pozostał bez odpowiedzi ze strony organizacji bojowej. Była to moralna przegrana organizacji bojowej, po czym przyszła i materialna. Świadomość przegranej wywołała w partii chęć zamknięcia tego okresu walki politycznej. Na tym tle powstaje rozłam w PPS. W tym miejscu na chwilę przerwę wykład Mścisława. Oto w roku 1906 w Warszawie ukazała się anonimowa broszura zatytułowana W sprawie organizacji bojowej PPS. Przytoczę jedynie krótkie, wybrane fragmenty uwidaczniające jedynie tezy frakcji lewicowej, czyli władz partii, i prawicowej zwolenników Piłsudskiego w PPS. Cała ta broszura omawia oskarżenie organizacji bojowej oraz poświęcona jest obronie tejże organizacji. A powód tego był następujący. W partii naszej zaszedł na 9. skróconym zjeździe wypadek, mianowicie organizacja bojowa naszej partii została uznana przez zjazd za winną tylu wykroczeń, że dalszy jej pobyt w partii został uniemożliwiony i za jej ofiary i poświęcenie brutalnie wskazano jej drzwi. A że i dotąd najczęściej tak bywało, że gdy organizacji bojowej na tych zebraniach mówiono, gdy na nią napadano, nie zapraszano na nie nikogo z bojowców, by sprawy swej bronił, więc tym bardziej będzie i teraz. Wobec tego musimy sprawę przedstawić w druku, by towarzysze, którzy o nas sądzić będą, słyszeli nie tylko oskarżyciela, ale i oskarżonych. Od czasu powstania u nas organizacji bojowej toczą się o nią ustawiczne spory pomiędzy towarzyszami. Spory niestety najczęściej bez udziału towarzyszów z bojówki. Spory te rozpadają się na trzy główne sprawy. Pierwsza sprawa i pytanie to, czy bojówka ma służyć jedynie do załatwiania chwilowych dzisiejszych potrzeb, czy też ma zarazem dbać o przyszłość, o przygotowanie ludu roboczego do przeprowadzenia zwycięskiej rewolucji zbrojnej dla obalenia caratu. Drugi spór to był spór organizacyjny. W tym sporze głównie zainteresowani byli ci towarzysze, którzy kierują agitacją w danym miejscu OKR. Okręgowego Komitetu Robotniczego. W dole partii tych sporów nie było wcale. Spór ten polegał na następującym. Organizacja bojowa twierdziła i twierdzi, że towarzysze wchodzący w skład OKR-ów nie mają pojęcia o sprawach bojowych, nigdy się tym nie zajmowali, a często nawet nie interesują się tym wcale, że wreszcie tak często się zmieniają na swych stanowiskach, iż nie zdołają nawet zaznajomić się dobrze z towarzyszami z bojówki, że więc nie można bojówki poddawać władzy i kierownictwu OKR-ów, gdyż przy tym potrzebne jest konieczne zaufanie bojowców do umiejętności i osób kierowników. Stąd wynika żądanie bojowców, by dla organizacji bojowej była pozostawiona autonomia techniczna, to jest by sami bojowcy w swych sprawach technicznych rozstrzygali. Sprawy te są: sposób organizowania sił bojowych, ich uzbrojenie, sposób nauczania i kształcenia sił bojowych, ćwiczenia bojowe, możliwość lub niemożliwość danego czynu bojowego, sposób jego wykonania, wreszcie ogólna dla całego kraju gospodarka bojowa, jako to zakup i podział broni, rozmieszczenie towarzyszów bojowców i temu podobne rzeczy. Wreszcie trzeci spór. To był spór o walkę lub nie z rosyjskim wojskiem. Pomimo, że dotąd nie było w tej sprawie żadnej obowiązującej uchwały, Wydział Bojowy, ulegając CKR-owi, Centralny Komitet Robotniczy, czyli szefostwo partii, dał rozkaz unikania wszelkich możliwych starć z żołnierzami. Skutkiem tego rozkazu w niektórych wypadkach nastąpiła śmierć i kalectwo naszych towarzyszów, którzy sami do wojska nie strzelali, lecz za to do nich strzelano bez wahania.
W innych wypadkach użyto broni przeciw żołnierzom przy rozbrajaniu ich, co znacznie akcję utrudniło. Wreszcie w większości wypadków trzeba było akcji się wyrzec, bo niepodobna było do niej przystąpić bez usunięcia osłony wojskowej. Spory te o zadania bojowej organizacji, o organizacyjny stosunek do OKR-ów, o stosunek do wojska były przyczyną ciągłych nieporozumień. Wzmagająca się reakcja w całym państwie, wprowadzenie sądów polowych, pogromy wojskowe przyczyniły się do zaostrzenia sporów i powiększenia nieporozumień. Uważając, że ubojowienie partii jest najpilniejszą pracą na dziś w przygotowaniach się do ruchu zbrojnego, konferencja organizacji bojowej opracowała ultimatum streszczające się w trzech punktach. Winna być zorganizowana milicja, to jest ubojowiona partia. Techniczne kierownictwo należy do Wydziału Bojowego jako fachowego w tej sprawie. Ubojowienie ma być stopniowo wprowadzane w życie, aby nie łamać dotychczasowej organizacji bojowej, dać jej czas do przygotowania się do nowych obowiązków. Na zjazd skrócony pojechało czterech towarzyszy wybranych przez konferencję. I oto zjazd nie chciał nawet wysłuchać sprawozdania z działalności organizacji bojowej, ani wysłuchać projektów konferencji tak ważnych przecie dla proletariatu, lecz całą sprawę bojową zaprzepaścił w dyskusji formalnej. A i tu nawet, nie wysłuchawszy obrony bojowców, całą organizację bojową z partii wyrzucił. Organizacja bojowa odwołuje się. Sprawę tę składa obecnie w ręce proletariatu zorganizowanego pod rewolucyjnym sztandarem PPS, by ten osądził, czy winni wobec niego są ci, co w chwilach rozpaczy i zwątpienia odważyli się stawić czoło rozpętanym siłom przemocy. Po wyjaśnieniu kwestii przyczynienia się organizacji bojowej do rozłamów PPS wracam do wykładów Ziuka. Od listopada 1906 rozpoczyna się okres taktyki indywidualnej organizacji bojowej. Od wystąpień grupowych przechodzi ona do systemu dobierania towarzyszy do wykonania tego czy innego przedsięwzięcia. Koniec roku 1906 i początek 1907 schodzi na borykaniu się wewnętrznym z niemożliwością utrzymania organizacji grupowych. Organizacja bojowa, chcąc uratować ideę trwania kadr bojowych, przy czym stale się kurcząc, przystępuje do organizowania milicji. Za punkt operacji obrano na początek Łódź. Może wybór ten nie był odpowiedni, ale próba nie udała się zupełnie. Organizacja milicyjna, nie przeszedłszy koniecznego wykształcenia i wyszkolenia, postanowiła przekształcić się na bojówkę i przejść do akcji bojowych. W rezultacie demoralizacja, bandytyzm i inne smutne objawy, które zniewoliły partię do rozwiązania organizacji łódzkiej. Od końca 1907 do połowy 1908 mamy okres przejściowy, w którym taktyka indywidualna bierze w końcu górę. W miarę tego, jak stopniowo rząd pozbawiał organizację bojową punktów oparcia, taktyka grupowa stawała się zupełnie niemożliwą. Taktyka indywidualna ogromnie wyrabiała bojowców, robiła z nich artystów zdolnych do mistrzowskiego wykonywania czynów, które przy taktyce grupowej wymagało daleko większych sił. Fatalnym dla organizacji bojowej było to, że wystąpiła ona w społeczeństwie najzupełniej nieprzygotowanym do tych wielkich zadań, jakie wysuwały się na porządek dzienny. Każdy krok organizacji bojowej naprzód był skutkiem tego spóźniony i nie odpowiadał rozwojowi nastroju rewolucyjnego społeczeństwa. Nastrój podnosił się, organizacja bojowa upadała. Główną tragedię organizacji bojowej stanowił jej spóźniony rozwój, tłumaczący się brakiem uprzednich przygotowań i tym, że musiała się rozwijać w atmosferze sporów, walki, niechęci, nienawiści i niezrozumienia. Poszła do boju jako armia licząca maksimum 5-5,5 tysiąca, a więc posiadając siły, które nie mogły marzyć o zwycięstwie nawet nad zdemoralizowanymi siłami rządu. Robiła to, na co ją stać było. Pozbawiła znaczenia policję. Najbardziej charakterystycznymi rysami taktyki organizacji bojowej w ściśle bojowym znaczeniu są 1. Wyzyskanie elementu niespodzianki. Przy braku tego elementu akcje bojowe są niemożliwe wobec przewagi wroga. Niespodziewaność jest główną podstawą akcji.
jedyną szansą zapewniającą zwycięstwo. Wszystko, co prowadzi do niespodzianki, sekret, tajemniczość, konspiracja, musi być stosowane. Stąd trudność koncentracji i przygotowań przedwstępnych. 2. Szybkie opanowanie i steroryzowanie terenu, ponieważ ma się do czynienia z przeważającymi siłami, wrogiem lub obojętnym otoczeniem. Do tego celu służą najskuteczniej materiały wybuchowe, ich huk wywołuje strach i bezwładność elementów wrogich. 3. Brak rezerwy, spowodowany koniecznością konspiracji i trudnością wycofania się. Brak rezerwy wymaga szczegółowego opracowania planu, przewidywania najrozmaitszych drobiazgów mogących zaszkodzić akcji, ścisłego podziału ról uczestników. Ta słaba strona akcji bojowych do pewnego stopnia rekompensuje się sprawnością ludzi, którzy potrafili samodzielnie przystosować się do zmienionych warunków. 4. Brak długich bitew. Akcje trwają krótko, albo opanowanie, albo porażka i szybkie wycofanie się. Wszelki opór nieprzyjaciela najczęściej niweczy powodzenie akcji. 5. Sprawność ludzi jest gwarancją powodzenia. Akcja na wspólnej ulicy, 1907, jest szczytem sprawności bojowej. W ciągu kilku minut została stoczona bitwa z żołnierzami i funkcjonariuszami poczty i dokonana konfiskata pieniędzy pod samym cyrkułem, czyli komisariatem policji, w pobliżu wojska, po czym uczestnicy, w tym 3 rannych, wycofali się i znikli bez śladu. 6. Rola kierowników przy braku rezerwy zmniejsza się. Jest ona widoczna głównie w koncentracji i cofaniu się. W samej akcji sprowadza się do zera, posiada moralne, nie zaś materialne znaczenie. 7. Cofanie się jest częścią bardzo ważną akcji, wymaga osobnego kunsztu. Cała sztuka polega na możliwie szybkim rozpłynięciu się w otoczeniu. Wiele akcji nie mogło być dokonanych jedynie z braku warunków do odwrotu. Obecny stan organizacji bojowej jest taki, że odbudowanie jej na dawnych podstawach jest niemożliwe. Warunki polityczno-konspiracyjne uniemożliwiają roboty grupowe. Organizacja bojowa w swym stanie obecnym stanowi drobną armię partyjną do natychmiastowego boju. Ale to nie wyczerpuje jej zadań. Syntezą jest natychmiastowość połączona z przygotowaniem i siebie, i terenu do walk szerszych. W tym tkwi przyszłość organizacji bojowej. I na dziś byłoby to na tyle. Na zakończenie pozwolę sobie polecić książkę Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy, którą napisałem wspólnie z Tomkiem Safijańskim i Pawłem Łabuzem. Wracając zaś do tematyki tego odcinka podcastu, to uważam, iż cała historia polskiej organizacji bojowej, a przede wszystkim historyczne uwagi dotyczące jej funkcjonowania, wyrażone przez osoby biorące bezpośredni udział w jej działaniach, były istotne nie tylko przed I wojną światową, ale podczas tworzenia struktur armii podziemnej w okupowanej Polsce. I mogą bardzo wiele nauczyć nas dzisiaj, bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. A jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytanie czy też sugestię, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę już teraz. Poleć ten podcast OSS, okiem służb specjalnych, choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter bloga typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl i zapraszam Cię serdecznie na jego łamy. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!